do tematu Sylwestra w konkurencyjnej stacji TVP, bo o nim też było głośno. Fantastyczne. Bardzo dużo fajne występy tam jest. Lubię sobie oglądać na internecie. Głównie właśnie ze sprawą występu zespołu Black Eyed Peas, którzy wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach. Obiło się to szerokim echem. Teorie były dwie. Bo pierwsza to jest taka, że TVP o tym wiedziało, bo musiało się wybronić z tej Mel C, która im w ostatniej chwili zrezygnowała. Druga była taka, że to był spontaniczny gest samego zespołu i TVP nie miało o tym pojęcia. Jak myślisz, jak było według ciebie? Szczerze mówiąc, nie wiem i też mało mnie to obchodzi. Mhm. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł powstrzymać zagraniczną gwiazdę przed założeniem tego, co chce na siebie założyć. Podejrzewam, że zagraniczne gwiazdy po prostu zaśmiałyby się, umarłyby ze śmiechu, twierdząc, jak nie mogę założyć kolorów tęczy, to z wzorów księżyca i słońca też nie mogę, przecież też są na niebie. No po prostu by odepchnęły taką, taką jakby, nie wiem, czy prośbę, czy nakaz zdjęcia spojrzeniem i wyszłyby na scenę, więc nie sądzę, czy jakakolwiek próba wpłynięcia na ten strój miałaby rację bytu. A czy to jest istotne w ogóle, takie gdybanie? To by się podobało, czy ty w ogóle widziałaś? Tego występu nie widziałam, ponieważ był nudny, wydaje mi się. Jest mnóstwo fantastyczniejszych występów z tego wieczoru. I naprawdę są boskie po prostu, polskich artystów oczywiście. Polskich, wiadomo. Tak. Zapytam cię jeszcze oczywiście o sprawę z Justyną Steczkowską, dlatego że wiralem, a na TikToku to naprawdę osiąga jakieś milionowe wyniki. Obił się szerokim echem ten filmik, na którym Justyna Steczkowska złapała członka zespołu Black Eyed Peas i zasugerowano jej, że chce w ten sposób przykryć symbol LGBT. Ona oczywiście zdementowała tą sytuację, powiedziała, że jest zdruzgotana, że ktoś w ogóle mógł tak pomyśleć. No też, szczerze mówiąc, jest to dla mnie już daleko idąca teoria spiskowa. Tak jak kocham teorie spiskowe, tak tutaj, come on. Justyna w ogóle trzeba prześledzić jej sposób dotykania ludzi. To jest dla niej bardzo znamienne, że ona zawsze za to ramię łapie. Ona zawsze jakoś tak się przytula i zawsze... Ale to prawda, ja też to pamiętam. Więc... Zawsze, obojętnie kogo, czy to dziewczyna, czy to facet, do każdej zdjęć, ile mam zdjęć z Justyną, to obok kogokolwiek stoi Justyna, zawsze za to ramię łapie. Wiesz, no gdyby założyli na nogę tą flagę, no to by nie zasłoniła.